Przykład numer 3. Dany jest mechanizm płaski schematycznie pokazany poniżej. Określić, z jakim przyspieszeniem kątowym ε4 musi obracać się korba dn mechanizmu, aby ciało numer 1 osiągnęło prędkość VA równą 7 m na sekundę w czasie rozruchu tr równym 5 sekund. Mamy zatem tutaj dany mechanizm. Wygląda on w następujący sposób. I znając prędkość bryły pierwszej, VA, musimy po prostu policzyć prędkość kątową, właściwie przyspieszenie kątowe bryły czwartej. Zadanie będzie się sprowadzało po prostu do tego, że będziemy uzależniali po kolei w tym mechanizmie kinematycznym prędkości kątowe i liniowe odpowiednich punktów, aż dojdziemy do bryły czwartej. Mamy daną geometrię, prędkość początkową VA, przyjęty układ współrzędnych YX, on się odnosi głównie tutaj do bryły pierwszej, no i mamy pokazane, w którą stronę się przemieszcza bryła pierwsza. Zakładamy oczywiście brak poślizgu pomiędzy liną, ogólnie pomiędzy linami a krążkami, a zatem na styku liny i krążka w każdym wypadku prędkość będzie identyczna w punkcie styku. Jak również zakładamy, że nie ma poślizgu między bryłą trzecią i czwartą, czyli w punkcie styku tych brył prędkość będzie taka sama dla bryły trzeciej i dla bryły czwartej. Zaczniemy od analizy kinematycznej. Czyli tak. Analiza kinematyczna. Mechanizm. W naszym wypadku będzie to dosyć proste. Nasz mechanizm składa się z czterech elementów, z czego trzy poruszają się ruchem obrotowym. Czyli tak, bryły numer 2, 3, 4, ruch obrotowy. Bryła numer 1, ruch postępowy. Zachęcam do wyrabiania sobie takiego nawyku, żeby na początku każdego zadania dokonywać analizy kinematycznej, ponieważ niejednokrotnie ułatwia to później rozwiązywanie zadania przy bardziej skomplikowanych mechanizmach, przy których bryły poruszają się bardziej zróżnicowanym ruchem. Ułatwi nam to zachowanie pewnego rodzaju porządku. Tak, teraz mamy daną prędkość punktu A, więc sobie może ją narysujemy. Nosi ona 7 metrów na sekundę. Tutaj w takiej konfiguracji postaram się mniej więcej zachować tę długość. Ponieważ jest to pod skosem, będzie to trochę utrudnione, ale opa. Prędkość punktu A będzie taką wyjściową skalą i względem niej postaram się pozostałe prędkości w odpowiedniej proporcji rysować. Nazwijmy sobie jeszcze punkt będący na styku liny i bryły drugiej. Zakładamy oczywiście, tak jak mówiłem, że nie występuje tutaj poślizg. Zatem prędkość punktu A będzie taka sama jak prędkość punktu E. Zaraz to sobie zapiszemy, natomiast od razu możemy sobie ten wektor przenieść. I podpiszemy VE. Natomiast w równaniach będzie to wyglądało w następujący sposób.
VA wektorowo równa się VE. Oczywiście wektorowo i co do wartości. Prędkość punktu E, ponieważ należy on zarówno do liny, jak i do bryły drugiej, możemy zapisać wykorzystując parametry kinematyczne i geometryczne bryły drugiej, czyli to będzie prędkość kątowa omega 2 razy odległość od środka obrotu bryły drugiej, czyli EB, czyli tak naprawdę R2. Omega 2 razy R2 małe. Oznaczymy sobie prędkość kątową omega 2. Będzie ona w taki sposób, to będzie omega 2. Zaznaczymy sobie też kąt obrotu φ2 i przyspieszenie kątowe epsilon 2. Dobrze, możemy dzięki temu, że VA jest równe VE, chodząc z tej zależności, możemy sobie obliczyć, ile wynosi omega 2. Czyli tak, z tego i z tego wyznaczymy VA równa się omega 2 razy R2. Z tego wynika, że omega 2 równa się VA przez R2. Radiach na sekundę. Moglibyśmy to już policzyć co do wartości, bo przypominam, naszą daną jest VA i oczywiście geometria układu, czyli promień, tutaj też mamy dane, natomiast postaram się przejść do naszego szukanego parametru epsilon 2 symbolicznie i dopiero na koniec podstawić wielkości. Znając prędkość kątową bryły drugiej, jesteśmy w stanie policzyć prędkość liniową każdego punktu należącego do tej bryły. Tutaj może jeszcze sobie zrobimy rozkład prędkości dla punktu E. Rozkład prędkości robimy w następujący sposób, że prowadzimy prostą prostopadłą. Tutaj widzę, musimy przesunąć trochę nasz wektor, bo on jest tutaj w tym miejscu styczny, więc on będzie bardziej w taki sposób i go trochę wydłużymy. OK. Rozkład robimy właśnie w taki sposób. Prowadzimy jedną prostą od końca wektora E do punktu B, a drugą od drugiego końca. W taki sposób widzimy, jak się układają prędkości punktów znajdujących się coraz bliżej punktu obrotu. W taki sposób. Dobrze, teraz ponieważ, tak jak mówiłem, jesteśmy w stanie określić prędkość liniową każdego punktu należącego do bryły drugiej, znając już prędkość kątową i geometrię tego układu, tej bryły, to interesować nas będzie prędkość tego punktu, który należy do bryły drugiej i tutaj do kolejnej liny. Nazwijmy go sobie F. Teraz tak, tutaj bryła druga i trzecia jest połączona dwoma tutaj pasami, linami, które one obydwie tworzą tak zwaną właśnie przekładnię pasową. No i tutaj po linii oczywiście ta prędkość będzie taka sama. Natomiast, jak widać z rozkładu punktu E, im jesteśmy dalej od środka obrotu, tym ta prędkość musi być większa. Dlatego też prędkość punktu F będzie dłuższa od prędkości punktu E. Narysujemy sobie w ten sposób i nazwiemy VF. Dobrze, dokonamy tu też od razu rozkładu naszej prędkości, czyli łączymy to w wypadku akurat po promieniu i koniec wektora F z punktem B i narysujemy sobie kilka kolejnych wektorów, które należą do tej bryły, żeby wiedzieć, jak to mniej więcej wyglądało.
w taki sposób rozkładają się wektory. Zapiszmy wzór określający wartość wektora punktu F. VF będzie równe omega 2 razy R2 duże, bo odległość punktu F od środka obrotu bryły drugiej to jest R2 duże. Możemy sobie podstawić z powyższego równania za omega 2, czyli mamy tak VA przez R2 małe razy R2 duże. Napiszemy sobie może w takiej formie, że VA R2 duże przez R2 małe. Mamy zatem prędkość punktu F i ponownie ona po linii się przenosi i naznaczmy sobie kolejny punkt interesujący nas, czyli punkt należący do bryły trzeciej. Nazwijmy go sobie G. No i prędkość w tym punkcie będzie identyczna jak w punkcie F. Tutaj troszkę pokierujemy tym wektorem, żeby znaleźć się dokładnie w punkcie G. Mniej więcej w taki sposób. Natomiast rozkład prędkości, on powinien być bardziej trochę prostopadły, więc ten, o, ten punkt G musi być trochę bardziej tutaj, bo prędkość zawsze jest styczna do toru, po którym się porusza, więc ten punkt musi być tak umiejscowiony, bo tu jest punkt styku liny z naszą bryłą. Możemy sobie tutaj zrobić też rozkład prędkości. I analogicznie jak do tej pory, czyli prowadzimy najpierw prosto do punktu C. Możemy nawet zrobić dalej ten rozkład. Gdzieś tutaj. No i od tego końca, gdybyśmy chcieli narysować prędkość punktu po drugiej stronie, będzie to w następujący sposób wyglądać. Tam prędkość tamtego punktu byłaby w ten sposób, po drugiej stronie znajdującego się wizualnie, żeby to mniej więcej wiedzieć, jak to by wyglądało. Widać, że te prędkości są całkiem spore. Dzięki temu widzimy, w jaki sposób się, a tutaj nam się zmienił kolor, w jaki sposób się ta prędkość kątowa tutaj też będzie zachowywać. Zaznaczymy ją sobie, a może najpierw jeszcze podpiszę, że jest to VG. No i prędkość kątowa będzie się w następujący sposób zachowywać, by tutaj było analogicznie jak wyżej, czyli dobrze tym samym kolorem. Widać, że zgodnie z prędkościami liniowymi tutaj to się będzie obracało, tak? Ponieważ skoro tu jest prędkość w ten sposób, a tu ten, no to widać, że się będzie obracało właśnie tak, jak narysowałem. Mamy omega 2. Narysujemy sobie jeszcze epsilon, czyli przyspieszenie kątowe bryły drugiej, no i kąt obrotu fi 2. Tu będzie fi 3, pomyliłem się w tych indeksach, ale to zaraz szybko poprawimy. W następnym kroku zapiszemy sobie prędkość punktu G, korzystając z parametry kinematyczne i geometryczne bryły trzeciej. Czyli VG to jest omega 3 razy R3 małe. Korzystając teraz z warunku na brak poślizgu między linami a bryłami, możemy zapisać, że VG będzie równe VF wektorowo i co do wartości. Podstawiając teraz zatem
za VG to za VF to będziemy mogli określić prędkość kątową bryły trzeciej. Czyli omega 3 razy R3 równa się VA R2 duże przez R2 małe. Podzielimy przez R3 małe i mamy omega 3 równe VA R2 małe przez R2 małe razy R3 małe. Oczywiście w radianach na sekundę. Mamy zatem prędkość kątową bryły trzeciej. Znając prędkość kątową bryły trzeciej, możemy obliczyć interesujące nas prędkości dla każdego punktu. Nazwijmy sobie tutaj kolejny punkt. Tym razem będzie nas interesował punkt na styku bryły trzeciej i bryły czwartej. Nazwijmy go sobie punktem H. Tutaj celowo narysuję teraz prędkość innym kolorem. Ona będzie miała taką samą długość jak dla punktu G. Natomiast weźmiemy sobie może jakiś taki wyrazisty kolor. W taki sposób. Powinna być mniej więcej takiej długości jak tamte. No jest to prędkość będąca na styku bryły trzeciej i czwartej. I zakładając, że nie ma poślizgu między bryłą trzecią i czwartą, ona będzie taka sama dla bryły, dla punktu H należącego do bryły czwartej i trzeciej. To jest punkt wspólny. VH od bryły trzeciej równa się VH od bryły czwartej. Wektorowo i co do wartości. Zrobimy tutaj ponownie rozkład. Czyli jak się będzie to zachowywać. Tutaj rozkład do tego punktu, a tutaj rozkład do punktu D, przy czym też łączymy środki C i D. W taki sposób te prędkości się układają. Możemy teraz policzyć prędkość punktu H. Zasadniczo w sumie nie musimy jej liczyć, bo wiemy, że będzie równa prędkości punktu G, bo należy do tej samej bryły. Przy czym mówimy teraz o prędkości należącej do bryły trzeciej. Czyli tak. Zrobimy sobie następujący zabieg, czyli tak. V to było VH od bryły trzeciej równa się VG. Tak. To jest po prostu omega 3 razy R3. Omega 3 razy R3 małe. Czyli to jest po prostu VA razy R2 przez R2 małe. Natomiast ponownie punkt na styku, niezależnie czy dla bryły trzeciej, czy dla bryły czwartej, będzie miał taką samą prędkość. Znamy prędkość punktu H dla bryły trzeciej. Zapiszemy teraz prędkość punktu H dla bryły czwartej. Wiemy, że jest równa omega 4 razy i tutaj mamy R4 duże. Nie znamy omega 4, natomiast podstawiając równania dziewiątego tutaj tę zależność i tutaj tę zależność, jesteśmy w stanie wyliczyć tą omega. Omega 4 razy R4 to się równa VA R2 przez R2. Dzielimy przez R4 duże. Zatem omega 4 to się równa VA R2 duże przez R2 małe razy R4 duże. Mamy prędkość kątową bryły czwartej w radianach na
Sekundę. Zaznaczymy ją sobie. Będzie ona w następujący sposób, czyli tutaj będzie omega 4. Dalej będziemy mieli fi 4 i epsilon 4. Cała bryła, zarówno korba, jak i krążek, one są ze sobą połączone, więc mają taką samą prędkość kątową. My jesteśmy pytani przyspieszenie kątowe bryły czwartej. Więc jesteśmy już na dobrej drodze, ponieważ znamy omega 4. A stąd już bardzo blisko do szukanej przez nas zależności. Ponieważ w treści mamy podane, wróćmy do treści na chwilę, z jakim przyspieszeniem kątowym epsilon 4 musi obracać się korba DN, aby ciało osiągnęło prędkość w czasie rozruchu. Skoro mamy do czynienia z rozruchem, to zakładamy, że jest to ruch jednostajnie przyspieszony, a zatem możemy sobie zapisać wzór, że omega 4 będzie równe omega 0,4. Tu jest ruch przyspieszony, więc plus epsilon 4 razy t. Zakładamy, że prędkość kątowa początkowa była zerowa. Zatem omega 4 równa się epsilon 4 razy t. Podzielimy przez t. Epsilon 4 równa się omega 4 przez t. No i tutaj już możemy podstawić tr, czyli czas rozruchu. Za omega 4 podstawimy wyliczoną przez nas zależność. Zależność, która ma w sobie daną wielkość VA. Czyli mamy tak. VA razy R2 przez R2 małe razy R4 razy 1 przez czas rozruchu. Podstawmy sobie. VA wynosiło 7 metrów na sekundę. Czyli mamy tak. 7 razy R2 duże i R2 małe. R2 duże to jest 5, R2 małe 2. Czyli w liczniku mamy 5. W mnożniku mamy 2 razy R4 duże. 3. No i czas rozruchu 5. Czyli razy 3 i razy 1 piąta. Piątka się upraszcza. Mamy zatem 7 szóstych radiana na sekundę kwadrat. To jest nasza odpowiedź. Możemy jeszcze sprawdzić jednostki. Jednostki sprawdzimy sobie w następujący sposób, czyli epsilon 4 to się równa. I co my tutaj mieliśmy? Za VA był metr na sekundę razy metr przez metr razy metr razy 1 przez sekundę. No i widać, że te metry się uprościły i zostało 1 przez sekundę kwadrat, czyli to jest to samo co radian na sekundę o kwadratu. Zgadza się. To jest takie potwierdzenie naszych obliczeń. Czyli dla prędkości, czyli tak, układając odpowiedź, byliśmy pytani, z jakim przyspieszeniem kątowym musi obracać się korba, aby ciało numer 1 osiągnęło prędkość w czasie rozruchu. Czyli żeby ciało numer 1 osiągnęło prędkość VA w czasie rozruchu tych 5 sekund, korba należąca do bryły numer 4 musi poruszać się z przyspieszeniem kątowym równym 7 szóstych radianów na sekundę kwadrat. No i to jest odpowiedź do naszego zadania. Wszystkie parametry interesujące nas zostały nakreślone. Na tym się kończy nasze zadanie. Możemy przejść dalej.